Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich Biblia, to Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. I posłuchaj dziś tych słów. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż taki jak On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. No, pewnego dnia znajdziesz się w niebie i ujrzysz Pana w całej chwale Jego, twarzą w twarz. To będzie wspaniały dzień. Jednak już na tym świecie jesteś taki jak On i tym uczyniła Ci Jego łaska. No, czyli jaki? Pełen świętości, czystości, sprawiedliwości. I to powinno wpłynąć na to, jak czytasz swoją Biblię. Gdy dziś czytasz swoją Biblię, możesz utożsamiać się z trzema grupami ludzi i możesz stawiać się w miejscu trzech rodzajów osób. No, pierwsza grupa to ci, którym służył, których uzdrawiał, uwalniał i dotykał, czyli grzeszni Żydzi i poganie. Dzisiaj nie należysz do żadnej z tych kategorii. Druga grupa to jego uczniowie, którzy chodzili z nim. Wciąż grzeszni słudzy Boży, którzy czekali na swoje zbawienie, czyli na śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, w które zresztą na wstępie nie uwierzyli, gdy się wydarzyło. I trzecia grupa jest jednoosobowa. To sam Pan Jezus Chrystus. Gdy czytasz Biblię, rozważasz Słowo, wyobrażaj siebie, stawiaj się w Jego miejscu i utożsamiaj się z Nim samym, czyli by mówić to, co On mówił i by czynić to, co On czynił, bo taki jak On jest, taki ty jesteś na tym, nie przyszłym, na tym świecie. Masz być naśladowcą Boga, jako Jego dziecko umiłowane, a nie naśladowcą ludzi, którym służył, czy nawet Jego grzesznych uczniów, którzy starali się Go naśladować. Bo wystarczy uczniowi, aby był jak Jego mistrz i by czynił te same dzieła, które On czynił. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.